się wirt chyba panowa zaświeć. No, to już panowa, tak. To raczej nika była, ale... To skała kiedy się nie się pojawić coś tam. Skały mamy przerost kwarcu, to silny taki. Czasami też to są różne, bo tam skarne się jeszcze pojawiają. W tych skarnach jest rozmaita mineralizacja, ale jeszcze tutaj nie są zawarte tego typu, że jakieś te, jakąś nazwę, korbieryt albo andaluzyt. To są takie minerały w takich skałach przeobrażonych, występują i które w tej rzadko. I są tutaj takie właśnie te grzyby, które jako wady latają, a one je, jak przysiadają na ścianę, to zarodniki wchodzą w ten pancerz chitynowy, tych całych owadów, ćma czy coś, najczęściej wyczyna. I potem jakby pasożytują na nich, zżerają, nie? One znowu siadają w pewnym momencie na ścianę, już nie odlatują, bo giną na tej ścianie. I te grzyby je wtedy po prostu do tarczanki. I to jest Iceman. Iceman. No, obłożymy się lodem tam na tym kątem. Chłopaki, ja mówię tam jeszcze, bo zrobiłem te boczne korytarze z nimi na pontonie, dlatego że jest wyższy stan wody. Z wami to samo będzie robione. Patrzcie, proszę, nie skacze takie jakieś łupko. No, kurczę, z ciepłejsza wyroszczy. Jakieś muszą być rozwarstwione skale, bo pan płynie woda, zobaczcie. A jak wygląda? I od razu się wytrąca związki żelaza się wytrąca. Thank you.
Uważajcie, po prawej stronie są gwoździe w belkach. Tak, uważajcie, bo są gwoździe. To... Co się dzieje? Metalowe porobili, tak? Ale metalowe mają niby, że fajne, ale co metalowe? Metal, jak jest jakieś naprężenie właśnie tego wodotworu, pęka nagle i zasypuje. Tak, nie daje sygnału, on się wygina czasem, ale czasem pach, rypnie i leci, tak? Ta skała, nie trzeba nawet tego wygodzić. Mamy tu kwarce pokryte tlenkiem, manganem i żelaza też. Wal jeszcze, wal. 600 lat pracy w kamieniołomach i w sztolniach owocuje tym, że mamy już sporą kolekcję złota w domach, no i diamenty, które wysyłamy do Antwerpii, żeby je spieniężyć odpowiednio. 600 lat temu okowita. I tutaj okowita właśnie za to, co urobimy, to jak klasyczni polscy robotnicy kupujemy sobie trunki. A teraz zaraz będziemy wypływali na zewnątrz. Marcin widzę, że szuka nadal, ale coś tam mamy.